nami jest Jerzy Mielewski, komentator Polsatu Sport, ale myślę, że też wielbiciel siatkówki na światowym poziomie, bo ta siatkówka dzisiaj, szczególnie z rynku Zenita Kazań, była. No tak, niestety, to Zenit Kazań zagrał dzisiaj bajeczne spotkanie i oni mają tak mocny skład, że jeśli zagrają na swoim optymalnym poziomie, to trudno się do nich zbliżyć. Ale ja i tak jestem dumny z Resowi, bo Resowia Rzeszów próbowała się postawić, trener Andrzej Kowal zmieniał skład. Jak nie szło Będrzewowi, to pojawiali się i Lotman, i Buszek. Zatem na dzień dzisiejszy to jest najsilniejsza drużyna w Europie i trzeba im gratulować. Właśnie, Resowi w kontekście Plus Ligi, w kontekście Ligi Mistrzów mówiło się, że to jest jedyny chyba zespół, który ma dwie, nazwijmy to, w miarę wyrównane szóstki, bo naprawdę taki komfort mieć jak ma Andrzej Kowal chciałby mieć każdy trener Plus Ligi. Tak, w poprzednich sezonach to nie wychodziło, natomiast w tym trzeba powiedzieć sobie jasno, w pewnym momencie Andrzej Kowal wykrystalizował sobie podstawową szóstkę. On ma świetnych zmienników, ale jednak na pozycji rozgrywającego nie było już takiej wymienności Drzyzga, Tichaczek. Na pozycji atakującego też jednak Szops, a Dawid Konarski pozostawał na ławce rezerwowych. Więc ta stabilizacja pomogła drużynie, zawiązał się fajny zespół, mentalnie przede wszystkim, bo to trzeba powtarzać i myślę zauważyć. Zawsze to skrabeł chatów imponowała tą niesamowitą mentalnością, takim zlepieniem się wszystkich zawodników i nawet jak przegrywali, to potrafili się odbudować. Teraz imponuje tym Asseco Resowia Rzeszów. Jest dobry klimat. A ktoś powiedział kiedyś, że pieniądze nie grają, ale myślę, że to jest takie fajne, ale kłamstewko, bo jakby pieniądze nie grały, to Zenit nie byłby tam, gdzie jest. Każdy klub chciałby mieć jak najwięcej pieniędzy, tak? I to jest, myślę, odpowiedź. Oczywiście można próbować, główkować, skomponować zespół waleczny, zespół złożony z nie tak drogich zawodników, ale kto by nie chciał mieć Leona, a kto by nie chciał mieć Andersona czy Michajłowa? To są zawodnicy, którzy kosztują olbrzymie pieniądze, więc to na pewno pieniądze nie są decydujące, ale są bardzo pomocne w budowaniu zespołu. Właśnie, Anderson pieniędzy, myślę, że mu nie brakowało w Kazaniu, ale brakowało mu chyba po prostu życia, bo nie chcę mówić, nie wiem czy nie powiem za ostro, ale ta Rosja, Liga Rosyjska może po prostu zniszczyć nawet najtwardszego człowieka, sportowca, który właśnie jest często bardzo wrażliwą w środku. O lidze rosyjskiej powiedziano już dużo, ja w niej nie grałem i też jakby nie chcę stawiać tej ligi, że to jest jakaś trauma dla każdego, ale z rozmów z zawodnikami, którzy wracali z Rosji, no wiem jedno, trzeba dojrzeć do gry w Rosji, trzeba być w zasadzie samowystarczalnym, tam nikt nie przyjdzie z pomocą, nikt nie zaopiekuje się w przypadku kłopotów, kontuzji, tam trzeba radzić sobie samemu, dbać o zdrowie, dbać o swoją higienę, bo tam trzeba po prostu grać, wyjść na meczu, grać, być w dobrej formie, być dobrze przygotowany. I tylko zawodnicy, którzy to potrafią, mogą się tam odnaleźć. Wiemy, kto wygrał, wiemy, kto jest największym pozytywnym zaskoczeniem, negatywnego też nie musimy daleko niestety szukać. No skrabeł chatów, miał być medal, miał być nawet zwycięstwo, były spokojne przygotowania, a skończyło się klapą, po prostu klapą. No szkoda mi siatkarzy PGS Skrybełchatów, oni nie trafili z formą ewidentnie na ten turniej, robili co mogli, ale to okazało się za mało nawet na brązowy medal. Berlińczycy przed własną publicznością też pokazali charakter. I to jest właśnie przykład takiej drużyny, która nie dysponuje jakimś nie wiadomo jakim budżetem, a potrafi zrobić zespół złożony z naprawdę fajnych zawodników, bo nie jeden pokazał się na tyle, że za chwilę możemy ich oglądać w innych, lepszych, bogatszych klubach. Skra. Nie zazdroszczę zawodnikom Skry. Andrzej Wrona tuż po meczu powiedział, nie wiem dlaczego tak gramy, nie mam pojęcia. Rozmawiamy ze sobą, dyskutujemy, trenujemy, a na boisku nie wygląda to tak, jak wyglądało 4-5 tygodni temu, bo no, jak sobie przypomnę mecz z Treją, to była kapitalna siatkówka. Przecierałem oczy ze zdumienia, mówię o tym głównie spotkaniu wyjazdowym. No i nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, Skrze wszystkie argumenty zabrały. Choroby też, natomiast no może coś z przygotowaniem fizycznym, może nie w tym momencie ta optymalna forma przyszła, za wcześnie. Na to pytanie myślę, że Bełchatowie będą chcieli odpowiedzieć. Ja znam takich ludzi, którzy mówią, że problem Bełchatowa to problem braku Winiarskiego albo Winiarskiego, nazwijmy to zdrowie nawet nie pół gwizdka, tylko na 1/3 gwizdka, no bo brakowało bardzo, wydaje mi się, Winiara w tym meczu. W ostatnim czasie. No to pokazał mecz w Perugii. Rzeczywiście Michał ma duże problemy z kontuzją.
meczu o brązowy medal nawet nie wyszedł na boisku, co może zwiastować, że te problemy mogą wykluczyć w ogóle Michała z dalszej części sezonu. Zagrał mało w tym roku, no i też mi go szkoda, bo chciał pomóc. On, mam wrażenie, że też ryzykował pogorszeniem stanu tej kontuzji, wchodząc w spotkaniu z Asseco Resowią Rzeszów, ale no, chciał pomóc, bo jest profesjonalistą, bo też wie, że musi się klubowi jakoś odwdzięczyć i tak, no to jest podstawowy siatkarz. No, bez niego, jak widzieliśmy, Maryszal w pewnym momencie też był w świetnej formie. Mówiliśmy, kurczę, jak nie ma Winiara, to ten Maryszal może sobie poradzić. No, przyszły mecze no, wysoką stawkę z poważnymi rywalami i widać było kłopoty Francuza. Ostatnie pytanie na temat Skry, jeszcze za chwilkę o gospodarzach. Czy to nie jest tak, że w Skrze po prostu coś się wypaliło i nie chcę mówić, bo atmosfery pewnie nie da się w 4-5 tygodni zepsuć, ale właśnie coś tam jest nie tak i zapewne ani ja, ani Jerzy Milewski nie jesteśmy już żadnie Bełchatowa, nie dowiemy się, no ale mogą być tam jakieś pozasportowe kwestie. Ja bym się nie doszukiwał. Nie, ja myślę, że po prostu Skra sobie z tym poradzi, bo to jest zespół, który miał lepsze, gorsze chwile i trener Miguel Angel Falasca to jest młody szkoleniowiec, on też dopiero taką przygodę rozpoczyna i sam sobie przemyśli i będzie chciał to wszystko naprawić. Ja poza sportowych rzeczy absolutnie nie. To jest cały czas zespół mocny, zespół, który za chwilę może wygrać kolejne dwa mecze, awansować do finału i zdobyć Mistrzostwo Polski. Nie przekreślam PG Skry Bełchatów, choć będą mieli sporo problemów wobec tych kontuzji Michała Winiarskiego. No, mówmy się, 3 ostatnie mecze, 3 porażki. W 2 spotkaniach nie wygrała Skra nawet jednego seta. To na pewno boli, to na pewno się odkłada. No i zobaczymy do soboty, bo Wielką Sobotę rozegrany zostanie mecz numer 4 w rywalizacji półfinałowej plus ligi. Zostało bardzo mało czasu. Powrót z Berlina nie będzie łatwy psychicznie dla zawodników trenera Falaski. No i tam już jest walka o życie. Tam już jest walka o życie, bo w przypadku przegranej z Gdańskiem, no to sezon będzie mocno stracony dla Skry. I właśnie Falaska, czy projekt PG Skra Bełchatów pod szyldem generała Falaski, tak to sobie pozwolę nazwać, może mieć koniec właśnie w przypadku braku awansu do finału plus ligi? Nie uważam tak. Znając też prezesa Piechockiego, myślę, że on tak drastycznych kroków nie będzie podejmował. Tym bardziej, że my bardzo dobrze wszyscy, i eksperci, i starsi trenerzy, i młodsi oceniali Miguela Falaskę, mówiąc, że to jako zawodnik wchodzący na ławkę trenerską potrafił się bardzo szybko przeistoczyć. I to jest duży fachowiec i naprawdę pokazywał to w poprzednim sezonie i w tym także. Można zawsze się doszukiwać błędów. Czy Muzaj być może nie dostawał za mało szans? Czy Wojtek Włodarczyk też czasami w meczach ligowych powinien grać częściej? Ale no to są pytania, które pozostaną bez odpowiedzi. Miguel Falaska chciał wygrać wszystko. W Lidze Mistrzów się nie udało. 4. miejsce. Cały czas ma do wygrania Mistrzostwo Polski. Nawet jeśli nie awansuje do finału, to uważam, że w kolejnym roku też on będzie prowadził zespół z Bełchatowa. W gospodarzach miało być. Do tej pory Polacy byli stawiani na 1., 2., 3., 4., 5. miejscu, jeżeli chodzi o organizację turniejów siatkarskich na świecie. Ale ja myślę, że poza drobnymi wpadkami, ale naprawdę drobnymi, Berlin, nie wiem, czy się bardzo zbliżył. Właśnie jakie jest Pana odczucie? Zbliżył się do organizacji polskiej, czy to jeszcze nie jest to? Nie, absolutnie tak. Oczywiście my mamy wieloletnie doświadczenie dla klubu z Berlina. To była pewnego rodzaju nowość. To jest też inna mentalność, więc absolutnie nie będę się do szczegółów przyczepiał. Było super, byli kibice i to oczywiście z Polski, ale około 5-6 tysięcy fanów niemieckiej drużyny też pojawiło się tutaj w hali, więc to nie jest tak, że to był najazd tylko i wyłącznie biało-czerwonych kibiców na Berlin. Byli Niemcy. Ja się cieszę, bo może gdzieś ta niemiecka siatkówka zacznie się tam rozpykać i przebijać, bo potrzebne nam są nowe tereny, aby najzwyczajniej ten sport, który kochamy, był coraz bardziej popularny na świecie. Ja wiem, jaki jest problem siatkówki w Niemczech, bo rozmawiałem z trenerem Lebediewem, on mówi: telewizja. Jedyna rzecz. Gdybyśmy mieli telewizję, to siatkówka mogłaby za chwilę gdzieś, powiem tak kolokwialnie, łyknąć piłkę ręczną i być popularna w tym kraju, bo ma wszystko. W halach podczas meczów ligowych są pełne trybuny, tylko nie ma na razie partnera telewizyjnego, który by się zainteresował, postawił na siatkówkę i zrobił z tego fajny produkt. Berlin Recycling Volley pokazał, że kluczem jest zespół. Nie zawsze kluczem jest jedna, dwie, trzy gwiazdy, że jest zespół, bo to, co oni dzisiaj robili w meczu z Bełchatowem, ale myślę, że jeszcze przede wszystkim bardziej wczoraj w meczu z Zenitem Kazań, to naprawdę no, można klękać i bić brawo.
Tak, no to jest charakter, zespół złożony z bardzo doświadczonych zawodników. Średnia wieku tej ekipy przekracza 33 lata, więc to nie są młodzi chłopcy. No, Roba Bonte znamy znakomicie, bo przez 3 sezony był siatkarzem Jastrzębskiego Węgla. Kapitalnie wprowadzili się Amerykanie i bracia Sodzi i Tuzijski. Zresztą Amerykanie w każdej drużynie gdzieś dodają taki mental niesamowity i to było widać, ja oglądałem trening drużyny z Berlina i ci Amerykanie trzymają te zajęcia treningowe. Fajna sprawa. No, Kroma też dobrze znamy. No, to jest niemiecki wieżowiec od lat grający na wysokim poziomie i to wszystko się akurat fajnie spasowało, no i zaprocentowało brązowym medalem Ligi Mistrzów. Tak, ale jeszcze ostatnie słówko, ostatnie pytanie o kibicach. Pan napisał to na Twitterze, kibice Resowi, końcówka meczu z Krybełchatów wspierają, no wiedzą ci, którzy znają się na siatkówce w Polsce, że ci kibice się wielką sympatią nie darzą, ale było czuć, że to serce z żółto-czarnego stawało się biało-czerwone, a to biało-czerwone Resowi cały czas takie było. No tak, to tu wielkie brawa dla fanów Asseco Resowi Rzeszów, bo też no wiemy, jakie są animozje pomiędzy kibicami. Zresztą zawsze tak bywa, kiedy no, chodzi o dwie najlepsze drużyny, czy w Polsce, czy w każdym innym kraju. Tutaj kibice Resowi stanęli ponad tym wszystkim. Grała z Krabełchatów, była końcówka, oni na stojąco krzyczeli najpierw Polska, Polska, tak powoli się przełamywali i za chwilę krzyczeli najzwyczajniej z Krabełchatów, a po zakończeniu meczu skandowali nazwisko Mariusza Wlazłego. Kapitalna sprawa. Wlazłego, którego niejednokrotnie wygwizdywali, aż uszy bolały w Rzeszowie i zapomnieli o tym. To są emocje, to jest sport, ja bym też tego absolutnie nie negował. No, każdy kocha swój zespół, przyjeżdża rywal, trzeba go jakoś zdeprymować. To jest też sól sportu, sól siatkówki. Jasne. Kto zostanie mistrzem Polski krótko i dlaczego? No, na dzień dzisiejszy nie może być innej odpowiedzi. No tak, no, faworytem zdecydowanym jest Asseco Resowia Rzeszów i myślę, że ten medal tutaj zdobyty, bo pomimo porażki w finale, to Resowia wyjeżdża z Berlina w roli zwycięzców. Natomiast Skra ma problemy. Czy Gdańsk włączy się do tej rywalizacji? No, byłoby ciekawie, bo mielibyśmy Gdańsk, mamy Resowie, Skrę. Fajny zespół, myślę, zbudowany będzie w Kędzierzynie, mówię tak już przyszłościowo. To sprawi, że za chwilę będzie 5 zespołów znowu na takim topowym poziomie i będzie fajna walka w lidze. Nowakowski w Kędzierzynie jest coś na rzeczy, czy nie? No, w tym okresie tak, no jest coś na rzeczy. No, kluby negocjują, kluby dają zawodnikom, którym kończą się kontrakty, propozycje. No i kwestia wyboru siatkarza, kwestia no, kontraktu i wysokości kontraktu, choć nie tylko, bo myślę, że zawodnicy też czasami patrzą na to, gdzie się lepiej mieszka, gdzie się lepiej funkcjonuje. Więc nie tylko kasa tutaj decyduje o tym, kto gdzie gra, natomiast no, są pewne warunki. Jeśli jeden klub przebije o naprawdę sporą stawkę, no to wtedy te pieniądze mogą okazać się decydujące.